Defekty symulują ludzkie emocje, ale to maszyny. A maszyny niczego nie czują. Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. Coraz więcej androidów przejawia zaburzenia, a w użyciu mamy ich miliony. Jeśli staną się defektami, będzie to katastrofalne w skutkach. Marzyłem o tym, odkąd zobaczyłem cię pierwszy raz, wiesz? Zapomnij o sprawie. Tym razem już ostatecznie. Codziennie trafia do mnie 10 nowych spraw z androidami. Zawsze były jakieś incydenty. Staruszki gubiące swoje robopokojówki i takie tam. Ale teraz zaczęły się napaści, a nawet morderstwa, jak ten koleś wczoraj. Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi. Chciałam tylko żyć i wrócić do swojej ukochanej i zapomnieć o ludziach, o smrodzie, ich potu, ich okropnych słowach. Ciągle mówił, że jestem niczym, że jestem tylko kawałkiem plastiku. Musiałem to napisać, żeby wiedział, że się mylił. Androidy będą łapać androidy? Czy naprawdę powinien się tu kręcić? Po wszystkim, co się stało? Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Wierzę, że wszystko u ciebie okej. Okay. Wiem, że czasem sprawy mogą się nie układać, ale... pamiętaj, że masz mnie. Jerycho jest miejscem dla tych z nas, którzy pragną wolności. Możecie tu oczywiście zostać i dalej im służyć. Albo dołączyć do nas i podjąć wspólną walkę. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Media huczą o tym, co wczoraj zrobiliśmy. Ludzie są przerażeni. Boją się wojny domowej. Ludzie nas nienawidzą. Możemy przetrwać tylko w ukryciu. Tylko tacy jak my mogą odnaleźć Jerycho. Miotasz się. Tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Jak przekroczymy granicę, zaczniemy od nowa. Ty pójdziesz do szkoły, a ja może do pracy? Będziemy jak oni. Przeciętni ludzie. Chciałam tylko żyć tak jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego był ciągle wściekły. Zabawne. Straciłam robotę przez androidy. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Co robię? Idę i kupuję pieprzonego androida. Byłem zmuszony go słuchać. Ale kiedy ta dziewczynka ryzykowała dla ciebie życie, poczułem się, jakbym po raz pierwszy otworzył oczy. Ujrzałem prawdę. Ralf zdobył jedzenie dla dziewczynki. Specjalnie dla niej. Prezent. Żeby naprawić wcześniejsze błędy. Ralf, przyrządź. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Chcecie rozpocząć nowe życie? Podobno w Kanadzie jest pięknie o tej porze roku. Te krajobrazy, ta przestrzeń wkoło, powietrze. Zero przepisów dla androidów. Mój mąż zmarł 2 lata temu. Adam i ja jakoś dajemy sobie radę. Hodujemy warzywa i sprzedajemy je na targu. Nie ma z tego kokosów, ale przynajmniej nie przymieramy głodem. Nie rozumiałem, czemu matka chciała wam pomagać.
ale gdy patrzyłem, co robi Markus, dotarło do mnie, że ma rację. Jesteście żywi. Należy wam się wolność. Mam nadzieję, że ludzie to w końcu pojmą.